Ha, ciekawe. O kurde, co? Coś ty za jedno. A, wiem. To jest jakiś ten zarażony pies. Nie wiem. Mogłem samonować takiego chyba. Ale on powinien truciznę robić, czy coś takiego, czy tam zarazę, nie wiem. Wydaje mi się, że jak w nocy byłem w okolicy tych krzyży, to te ludki na nich jakoś tam jęczały. Teraz nic nie słyszę. Chwila, ty jesteś jakiś taki bardziej... Właśnie. Właśnie o tym mówię, że w nocy oni jakoś jęczą. Ten inaczej wygląda. Da się coś z tym zrobić? No może i niekoniecznie inaczej. Runa. No, bardzo przydatna wiadomość. Wcale bym nie zauważył tego itemu bez owej wiadomości. Tu jest wąwóz, okej. Czy tak, tam się kończy ta droga, okej, rozumiem. Którą szedłem i tam wskoczyłem na górę. Ale można jeszcze iść dołem do wąwozu. Nie, wąwóz to jeszcze jakoś tam inaczej się tam wchodzi. Ha. Jeszcze bardziej naokoło. No dobra. Pójdźmy, pojedźmy sobie jakąś tą granicą w takim razie. Dobra, do tej twierdzy mi się nie spieszy. Chciałem tylko zobaczyć, co tam jest w jakiejś bliskiej... w bliskim sąsiedztwie. A tutaj fajnie by było właśnie zdobyć mapę tego obszaru, żebym mniej więcej widział, gdzie się szlajam. Tu jest handlarz. Jakiś cmentarz. Mini cmentarz. Aha, a propos. Już niespecjalnie lubię walkę na koniu, jak na razie. Czasami jest efektywna, ale... ale czasami nie. A, ty strzelasz oczywiście. Dobra. O, no i flaszki uzupełnione, bardzo ładnie. Strzeż się zada, zada, zadu, nie wiem, jak to się odmienia. Tak, ramp to zadek. Jeszcze więcej was? O, ty jesteś jakiś lepsiejszy. Czy ktoś tam strzela? Kosiarz. Kosiarz umysłów normalnie. Nie no, chciałem tego zabić, zanim się wskrzesi. Okej, czarodziej. Interesting. Dobranoc. No, trzeba łykać flaszki, zanim jeszcze nam się odnowią, tak żeby mieć full. Szkoda, że właśnie to zabicie grupy przeciwników nie leczy mnie po prostu, jeżeli mam pełną ilość flaszek. To byłoby, no, sensowne. Podejrzane wiadomości. Edgelord. Co? O, zniknęła wiadomość. Coś ty za jeden. Nie wiem. No to podjedźmy troszkę dalej. O. To już jest co, wybrzeże? Chyba tak.
Dobra, nie chcę łazić tak blisko krawędzi na koniu. O! To wydaje się czymś cennym. Tam widzę obóz. Więc, aha, czyli do tego wybrzeża można tym kanionem się dostać. Czy to jest jakieś koryto rzeki? No dobra, pewnie tutaj będzie jakaś jaskinia, już widzę nawet. Spoko, może tamtędy da się jakoś dostać do twierdzy. Alternatywnie. Ha. To jest ciekawe, czy drzewo jest... Gdzie jest drzewo? Tam gdzieś za tą... Za tym mostem. Tak, widzę, że ogień. Kiepskie te wiadomości. No dobra. Idziemy krawędzią. Można by w sumie zlevelować pewnie, stać mnie. Kupiłem trochę rzeczy, ale... Ile mam? 5800 wciąż? Powinno wystarczyć. Grzyby, grzyby. Okej. Co to za zamek jest tam? Jakieś ciekawe konstrukcje na nim widać, jakby. Czas na lunetkę. Czy to są drzewa, korzenie? Huh. O, ściemniło się. Może to czas na kolejną rundkę z tym. Z nocną strażą. To moje Nemezis jak na razie. Niby nie jest taki trudny, ale no, ale jest. No, drzewo gdzieś tam rośnie. Czy ono rośnie z morza? Czy co? To w sumie wygląda jak resztka drzewa, ta skała, na której wieża stoi. Ha. Ach, jestem ciekaw. Na razie zwiedziliśmy dosłownie mikroskopijną część tego świata. Więc no... Ciekawe, czy ludzie już tam przeszli całą grę 5 razy i... I ten... Czy są już jakieś... Uuu, co ja widzę? I są jakieś teorie... Odnośnie lora. Świecąca łódka, czy to jakieś kurde... Nawiązanie... O, to w ogóle cała... Całe ładne ruinki się dzieją. Czy to nawiązanie do Harona? Przewoźnika na Styksie? No dobra. Summonwater. Wioska. Great Tree. No jest Great Tree. Ale dosyć daleko. Dobra, czas na... Troszkę delikatniejsze podejście. Summonwater, co to w ogóle znaczy? O. Właśnie, co to jest Golden Rune 4 razy 1? Nie rozumiem. Co te nawiasy kwadratowe oznaczają? No sztuk było 1. A, okej, okay, to jest jakby kaliber tej runy. Rozumiem. Bo nie tylko na runach chyba to widziałem, a może tylko na runach. Ale wydaje mi się, że też te nawiasy kwadratowe na innych przedmiotach są czasami. Dobra, wioska, jakieś samonowanie wody, cokolwiek to znaczy. Trochę takie jakieś lovecraftowe vibe'y tutaj odczuwam. Delikatne.
Beautiful, czy ja wiem? No nie jest źle ogólnie. Chyba, że mówicie o drugiej stronie. O, pseudopingwiny. Gin. Zemsta. Nie wiem za co, ale zemsta. Chwila, czy to jest płytka woda? Ha. Trochę tak wygląda, ale podejrzewam, że niekoniecznie. No dobra. Pewnie niedługo będę musiał kończyć, ale na razie się rozejrzyjmy. Nie wiem, czy tak frontalnym wejściem wejdę. To wydaje się nie najlepszym pomysłem zawsze. Na razie jest dziwnie pusto, więc poza ważkami, które standardowo zatruwają życie. Zobaczmy, co jest tu. To jest mój cmentarz? No tak, zaraz sprawdzę. Okej. Okay. No, ustaniesz na sekundę, żebym cię mógł zastrzelić? Kuźwa, nie. Nie ustanie. No i dlatego potrzebuję strzał. O, co tam jest? Tam są korzenie. Dobra, gdzie ja widziałem tą statuę? Tam. Nie, to nie jest mój cmentarz, to jest coś zupełnie innego. W sumie co ciekawe, nie jestem nawet aż tak daleko od tych bagien. Ha. No dobra, ta mapa może nie jest aż tak gigantyczna, jak mi się wydawało. Ale jest wciąż spora. Dobra. No. Teraz. Będę musiał pokraftować trochę strzał. Z kości zwierzęcych, niestety. Słyszę jakieś szelesty, ale może to tylko drzewo. Tarczy jakoś specjalnie nie używam generalnie. Koncentruję się na unikach. Bo halabarda to jednak raczej dwuręczna broń, no. Bez przesady. Plusku, co ty robisz? Proszę nie demolować krzesła. O, rage. Koci. No i co, nic tu nie ma? Na pewno coś tu jest, bo mogę tutaj samonować. Pewnie będzie jakiś dungeon. Tylko niech no znajdę wejście do niego, którego na razie nie widzę. No może to jest tylko przedsionek do tej wioski na dole. Pewnie tak. Jakoś tak zapomniałem, że ta wioska na dole w ogóle istnieje. No bo tutaj nic nie widzę. Okej. Okay. Dobra, noc minęła, ten gość na łódce nie zniknął, więc nie jest jakimś tam nocnym duchem. Chociaż tyle. Jest i dungeon. Czy tam piwniczka, czy cokolwiek. Za chwilę się tym zainteresuję. Ale najpierw dużo plam krwi. Znaczy dużo, no jest trochę plam krwi. Żeby na koniu. Tu coś jest. Czy to jest żywe? Te jakieś kupy trupów? Czy chodzi o tego na łódce? Myślę, że chodzi o tego na łódce. No to może być sensowne. Walka na koniu. Bo on sobie pływa, więc trzeba być chyba dosyć szybkim. Ale czy jest tu coś oprócz niego? Plamy krwi. Item. Dobra.
O, jak miło. Kamień szlifierski. Na razie nic specjalnego. Poza tym, może tutaj mapa będzie, to by się przydało. Wciąż nigdzie nie widziałem żadnego ukrytego przejścia jeszcze. Może trzeba powoli zacząć sprawdzać takie rzeczy. Ciemno. Okej. Następny. Grzyb? Ten trup miał grzyba na sobie? Wciąż mogę tutaj samonować, więc to miło. Nie no. W sumie nie wiem. Pniaki. Jakby nie wiem, co to jest w ogóle. Myślałem, że to są trupy. Może i są. Jakieś takie zrośnięte z drzewem. Stryciak chrapie. O, ognisko. Więc odpalmy go od razu, żeby mieć przyczółek. Gdzie to jest? Jak to się nazywa? A, Sabon Water Village. Jakieś obrzeża wioski. Nawet spora ta wioska. Chociaż wiele tutaj na razie nie ma, poza tym wioślarzem jakimś. Może coś przegapiłem jeszcze, ale zaraz się rozejrzymy troszkę jeszcze. Tutaj jest tak. W tą stronę jest drzewo. Czy to jest drzewo na przykład? Może to jest... To coś jest. Może to jest mapa? Jakiś monument? Nie wiem. Co to za jakaś mega ważka? Złota ważka. Ciekawe. Ciekawe, czy mogę ją spulować łukiem, żeby tu przyszła. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł. Okej, okay, może to była zwykła ważka. Never mind. Wrzuciła item. No, pewnie swoją głowę. O Jezus, no tak. Straszne są te ważki. O Boże, co ona robi? Przestań krążyć. Nie, nie rób tak. Zabronione. WTF. Refill flaszek. Co za dźwięki. A, właśnie. To są ci na krzyżach. Cholero, jedna. Zaraz cię załatwię. Dobra. No. To właśnie oni ryczą w nocy. Mało przyjemne odgłosy. Ciekawe, czy w nocy coś tutaj się zmieni. Właśnie, żebym tak podlevelował. Tak jak planowałem, czy nie. Może jak umrę. Żeby nie respawnować rzeczy bez potrzeby. O, to widzę kolejny... prąd powietrzny do skakania. Nawet kilka.
są trolle. Czy to nie będzie wybrzeże, gdzie byłem wcześniej? Tam był taki troll na krawędzi, ale może mi się wydaje. Nie, chyba nie. Nie, to jest jakaś inna w ogóle sekcja. Dobra, myślę, że trzeba wrócić do wioski, bo się oddaliłem. A nic tam nie zdziałałem. Resztą tego terenu się później zajmiemy. Właśnie, był dungeonik jakiś. Więc może sprawdzę, co to jest. Impy. Wciąż nie wiem, co tu z nimi za deal jest. O, no enemy, powiadasz? Dobra, no. Chwila. To po prostu jest zamknięte, to nie jest fogwall. Czyli rozumiem, że muszę jego zabić, żeby tu przejść. Okej. Podejrzewam, że to będzie jakiś czarodziej. I że potrzebuje szybkości. Aha. Mariner. O kuźwa. Tibia. Marynarz. Ktoś nas przestrzegał przed marynarzami. Czy on samonuje rzeczy? Gdzie on w ogóle jest? Tam jest. Okej. Czy będę w stanie go załatwić? Ciekawe. Fajnie, że potrafi latać swoją łódeczką. WTF. Aha, tyle go widzieli. Więc proponuję się ewakuować i zignorować tych przydupasów. Okej. Posiadasz jakieś ataki normalne. To nie jest najlepszy moment. Oho. Samony robi? Co on robi? Samony. Spierdziela? Czemu jest niewrażliwy? Co to za chamstwo w ogóle? Nie widzę. Dobra, ich nie muszę zabijać podwójnie. A może i muszę? Nieważne. Myślałem, że nie muszę. Gdzie on jest? Tam gdzieś. Jeszcze samonuję jakieś rzeczy. Ej, koleś, przystopuj. Oho. Dobra. Pozwolisz, że może się oddalisz od tych szkieletów? Czy nie? O, to był błąd. Jak się robiło? Kurde, nie mam leczenia. Nie mam leczenia pod ręką, ale lipa. W sensie leczenia dla konia.
muszę zsiąść z konia, bo nie jestem w stanie ich, no, dobijać. Aha. Cholerne pole army. Umrzyj. Dobra. Gdzie on jest? Spierdzielił gdzieś. Aha, fajnie. Nie no, walka na koniu jest czasami ciężka. Jeżeli chodzi o jakieś precyzyjne ataki. Dobra. Wszystko fajnie, ale gdzie on jest? Tam. Dobra. O nie. Był błąd. Co? Gdzie mój koń? Czy koń umarł? Za dużo ich się tu narobiło. A on tutaj sobie siedzi i kurde, nie chce stąd wyjść. Mi się flaszki kończą. Właśnie. Muszę trochę ich przerzedzić. Będzie problem. Dobra. Chodź. No. Też chodź. Fajnie, że się w nagrobkach chowasz. Gdzie spierdzielił? O, jest. Dobra. O nie, uciekł. Tam jest. Nie namierzaj się na nich. Aha. Dobrze, dobrze, że on ich sam zabija. Oho. Coś dużego się szykuje. Co on robi? Oe, bardzo ładnie, że ich zabił. O, no właśnie. Znów coś robi złego. Buźwa, jak ja ich nienawidzę. Bronie drzewcowe są najgorsze, znaczy najlepsze, przepraszam. Nie no, muszę przerzedzić trochę ich liczbę. Bo nie mam jak walczyć. Nienawidzę was. Fakt, że trzeba ich dwa razy zabijać, jest dosyć upierdliwy. Gdzie ten ćwok polazł? Tam gdzieś. A, jeszcze samonuje więcej. Kuźwa, źle się namierzyło mi. I umieramy, bo jakiś stunlock zaszedł. Dobra, AOE. Perfekcyjnie. Dajesz. Nie zabił wszystkich. No, nikogo nie zabił chyba. To chamstwo. Nie no, umrę tu.
Nie chcę tak skończyć. Jakby to zrobić? Samon! Tak by to zrobić. To nam pomoże, mam nadzieję. Wilki, do dzieła. Ciekawe, czy wilki będą w stanie dobić te szkielety. No czemu nie atakujecie? WTF? Co to ma być? Czemu wilki nie atakują? Co to za chamstwo? No nie, i łazi wśród tych szkieletów tam. No, wilki, halo, do dzieła. Dziękuję. Tak już lepiej. Czy ja mam coś, co by mnie poleczyło, a nie jest to flaszka? O, bardzo ładnie. Co on robi? A, to robi. Jezus. Kościół. Wilki cię dojadą. Mam nadzieję. Bardzo dobrze. Teraz nie dać się zabić. Przede wszystkim. Ostrożnie. Dobrze, dobrze. O nie. Chlapie fala. Umrzyj. Dobranoc. A, panie. Szkoda, że sobie o wilkach dopiero teraz przypomniałem. Jakiś korzeń śmierci i jakieś popioły. O, szkielety będę mógł przyzywać, spoko. Weak foe, no w sumie tak. Aha, nie mam flaszek. Naprawdę? Czemu bossy nie dają flaszek? Mech. Dobra, to odpocznijmy. Podlewelujmy. 9000. Gdzieś było ognisko? Jakieś nowe popioły, ale nic, co chyba działa z halabardą. To level up. Potrzebuje siły i dexa. I może jeszcze coś? Nie, nic. Dobrze. Teraz pytanie, jak, czy już mogę zainstalować coś, co by mi quality halabardę zrobiło? Co to jest to za skill? Storm, determinacja. 44, nie, wciąż się nie opłaca. Za małe staty. Szkoda. Dobra. Czy teraz ten... No. Ten dungeonik się otworzy. Czy nie? Co to było? Jaka wiadomość? Co? Dry Holy. A, no na pewno jakieś święte obrażenia by tutaj dobrze działały. Być może nie trzeba byłoby ich dwa razy zabijać. Na bossa pewnie też by skutkowało. Ale whatever. Nie był na tyle trudny, żeby tutaj jakoś kombinować. Dobra, gdzie była ta jaskinia, ta piwnica? Nie ma grzyba, a to peszek. Tutaj łatwo coś przeoczyć w takich wodnistych, świetlistych terenach. Gdzieś na środku żółwie były przy wejściu, to pamiętam.
Podejrzewam, że nic poza tym tu nie będzie. Tu? Czy nie tu? O, widzę żółwia. Dobra. To będzie tu. Aha, jest imp. Okej. To się zaskoczyłem. Co tu potrzeba? Jak tu wejść? Może trzeba tego impa jakoś ten zlikwidować. No dobra, więc... Teoretycznie na mapie da się jakoś znaczniki robić. Okej, można kilka robić, dobrze. To jest jakiś taki snop światła. Wiem, że jeden imp jest tam w tym cmentarzu, gdzie się obudziłem. Ta statua. Nie wiem, czy w katakumbach nie ma jednego. Tam, gdzie byłem wcześniej. Dobra, troszkę nie w tym miejscu to postawiłem, ale nie wiem, czy da się jakoś bardziej dokładnie. No da się może. Tu, gdzie stoję. Też tak średnio. Tu? Dobra, będzie. No podejrzewam, że ten imp jakoś tego broni. Nie mam pojęcia, jak te impy działają, te statuły. Jeszcze żadnego klucza do nich nie zdobyłem, więc póki co się nie dowiemy. Ale spoko, jest jakiś mały progresik. Spotkaliśmy dzbana... To jest to. Czy to nie jest w sumie już... To na co patrzę? Czy to nie są właśnie te obszary bagien? Może i tak. No dobra. Spotkaliśmy dzbana wojownika. Spotkaliśmy dyniogłowego, który okazał się słabszy niż mi się wydawało, że będzie. Dobra, ciebie to chyba nawet nie ma co zabijać, bo jesteś czerwony, więc dasz mi flaszkę, ale sprawdzę. Chcę być pewien. Chyba, że coś jeszcze tu jest w tych ruinach, co przeoczyłem. W tej wiosce niby. Nie wiem, czy to wygląda jak wioska. Średnio mi to wioskę przypomina. Jezus Maria, znowu wy. Tak się kończy. O, już nie za każdym razem wyrzucacie ten głowy swoje. Niespodzianka. Co to za statua? To statua jakaś? Nie, to korzeń. Czy tutaj byłem? O, jakieś szkielety jeszcze istnieją. Dobra. Pilnujecie czegoś, czy tak sobie siedzicie? Aha. Hej, stop. Stapch. W sumie kosa byłaby nawet... Co? Jeszcze ktoś żyje? Kosa mogłaby się przydać. Też broń drzewcowa. Będzie flaszka? No właśnie, zabiłem tego... robaka, co dropi flaszkę. I tyle z tego mam teraz. Sickfire. Gdzie to pokazywało? Tam gdzieś, okej. Czy masz na myśli ognisko? Czy coś innego?
Tutaj była ta ważka. Nie wiem, czy chcę tam na razie schodzić. Chyba nie. W tą stronę jest fire. Fajnie by było. Chociaż no, był jeden niedaleko. Seek fire. Może chodzi o tego dungeona. Tą piwniczkę. Bo ognia żadnego to ja tu nie widzę. Chyba, że potrzebuję ognia, żeby potencjalnie coś zrobić. No dobra, myślę, że to na razie tyle, jeżeli chodzi o ruiny. Widzę... Nie to chciałem. Widzę przed sobą coś, co wygląda podobnie do... tego kościoła Ele. Czy jak to się nazywało, tam gdzie był pierwszy merchant. Taka ruinka. No to się zapuściłem dosyć tak daleko w tę stronę. Prawie tutaj już jest... Czy to jest koniec mapy, czy to jest tylko... Ha. Okej, może to jest koniec mapy, nie wiem. Znaczy pewnie jakoś do tej wieży da się dojść naokoło. Ale z tej strony jest koniec. Pytanie, czy da się jakoś tam dojść? O, znów Grunwald. Czy tu już się zaczynają te czerwone jakieś bagna? Być może czerwone ziemie. Właśnie ta ruinka, o tym mówiłem. O tej tak, to już się zaczyna to. Czerwone niebo raczej, nie ziemię. Jest Grunwald. Oho! Jest jakiś NPC, invader. Dobra. Podleczmy się, bo... Okej. Ładnie, ładnie. Dziabnęła mnie czy nie? O kurde, krytyk był chyba. Ups. Co to jest? Nieźle, nieźle. Prawie dobrze. Chcę się leczyć, widzę to. Albo nie. Chcę mnie zabić. Spoko. O, co? Coś tam vanquished. Skorpion Charm, jakiś święty skorpion. Czy to jest coś usablowego do używania? Może ale to jest ciekawe, okej. Widzę, że nie trzeba być online, znaczy online, nie trzeba być jakby wskrzeszonym, rozpalonym, czy tam tak jak tam w poprzednich Dark Soulsach, żeby NPC mogły inwajdować. Co jest fajne. Z jednej strony... Dobra, nie widziałem tutaj tego skorpiona. Charm, to może będzie amulet. Zwiększa święty atak. Talizman noszony przez zabójców. Ciekawe, że święty skorpion. No w sumie skorpion, okej. Przedstawia skorpiona, który zrzucił pancerzyk. Kleszcze obejmujące serce. Ciekawe.
Zaraz, dla zabójców, a zwiększa jakiś święty atak? Interesting. No dobra. Tak, tak. Enemy, tam jakieś pieski. Tutaj mam nadzieję będzie ognisko. Co to za jakieś... czerwone... iskierki. Tutaj latają. Czy to normalne? Ha. No jest ognisko. Spopielony kościół, powiedzmy. Czas na Boga. dobra, odpoczniemy tutaj. Książeczka. Nie to chciałem, dobra, nieważne. Jeszcze jedna książka. Właśnie, te książki mają nawiasy kwadratowe. Rozumiem, że to właśnie jakiś tam numerek porządkowy. Więc tutaj odpocznę i tutaj zakończę na razie, bo muszę się zbierać. Ale jak tam z expem stoimy? Jeden level będzie, więc... dobra, staminę sobie podniosę. Niech będzie 17. Chciałem jeszcze te przepisy zobaczyć. Muzyczka tutaj jest mocno taka niepokojąca. Dobra, strzały tutaj to było. To kupiliśmy Poison Pot. O, jakieś dzbanki z trucizną. I strzałki zatrute, spoko. To już mieliśmy, a to jest inny zbrojmistrza przepisy. O, ogniste strzały z kości, to się może przydać. Holy Water, a tutaj jakieś nóżki. Spirit Bell. Czy tego Spirit Bella jakoś nie mogliśmy upgrade'ować? Czy mi się coś wydawało? Dobra. Tak czy inaczej. Czas znikać. Tutaj myślę, że nie będę jeszcze chyba się zapuszczał za daleko, chociaż równie dobrze mogę. Czemu nie? Przynajmniej zajrzeć, zobaczyć, czy będzie dramat, czy nie. Zobaczymy.